Witamy w powakacyjnym wydaniu Gminnego Fleszu, w którym omówimy aktualne inwestycje, dobrocz dla Ukrainy, podziękowanie za wieloletnią współpracę, jubileusz 20-lecia KGW Dobrocz, aktywne włączenie społeczne w gminie Dobrocz, jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdeczu, nowe urządzenia dla policji, mianowania nauczycieli, sesja Rady Gminy, Mam Mobus, GOK, biblioteczne wariacje w wakacje, pikniki, sport, wakacyjna działalność profilaktyczna oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszej gminie. Zakończono przebudową drogi na odcinku miejscowości Kozielec-Trzęsacz. Całkowity koszt wykonania inwestycji to kwota 2 297 253 złote 31 groszy. A wysokość uzyskanej przez gminę dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych to kwota 1 710 000 zł. Trwają również prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w zespole szkolno-przedszkolnym w Dobrczu. Zadanie jest finansowane z środków własnych gminy, a całkowity koszt wykonania inwestycji to 291 254 zł i 60 groszy. Ruszyły prace związane z końcowym etapem budowy świetlicy w Strzelcach Górnych. Całkowity koszt wykonania inwestycji to 674 576 złotych 99 groszy, a wysokość uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 278 470 zł. Trwa modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Jerzębinowej w Dobrczu. Inwestycja realizowana jest z środków budżetu gminy, a całkowity koszt jej wykonania to kwota 250 000 zł. Zakończyła się inwestycja zlokalizowana nieopodal plaży Wopr w Borównie. Całkowity koszt wykonania ścieżki na odcinku Nekla Borówno to kwota 1 310 241 zł 8 groszy, natomiast wysokość pozyskanego przez gminę dofinansowania to kwota 1 073 854 zł 99 groszy. W okresie wakacyjnym przy wsparciu gminy Dobrocz udało się zrealizować także kilka inwestycji, których głównym źródłem finansowania jest Fundusz Sołecki. Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Dobrczu. Wartość inwestycji to 15 147,60 zł, z czego 10 000 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego, a kwotę 5 147,60 zł dofinansowała gmina Dobrocz. Utwardzenie terenu kostką brukową przed świetlicą w Trzebieniu. Całkowity koszt wykonania zadania to 26 520 zł, z czego kwota 20 916 zł i 6 groszy została wykorzystana z Funduszu Sołeckiego. Utwardzenie terenu kostką brukową oraz wymiana drzwi w świetlicy w Trzeciewcu. Wartość inwestycji to kwota 18 100 zł, która całkowicie została wygospodarowana z Funduszu Sołeckiego. W lipcu rozpoczął się kolejny etap projektu Aktywne włączenie społeczne w gminie Dobrocz, który trwa od 1 czerwca 2022 roku. Pierwsze spotkania praktyczne odbyły się z psychologiem. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwa zespoły, które biorą udział w warsztatach rękodzielniczych, kulinarnych oraz wizażu w dwóch świetlicach – w Stronnie i w Kozielcu. W dniach 14-15 lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu zorganizowała dwudniowy pobyt z atrakcjami dla 20 czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu. Podczas wyjazdu dzieci uczestniczyły w podchodach, różnego rodzaju grach na świeżym powietrzu, ognisku oraz tradycyjnej już corocznej przygodzie, jaką jest nocne czytanie. Dodatkowo zorganizowano także piknik integracyjny dla dzieci z Polski i Ukrainy zamieszkujących w gminie Dobrcz. Firma Chris Malt, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy, nadal wspiera ukraińskie rodziny z terenów gminy Dobrocz.
W lipcu otrzymaliśmy w ramach darowizny artykuły spożywcze o wartości 2054,45 zł oraz lodówkę, która znajduje się obecnie w świetlicy w Siennie. Wakacyjna działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu rozpoczęła się od maratonu zumby, który cieszył się wysoką popularnością. Odbyły się warsztaty ze zdobienia ekotoreb oraz worków na WF oraz szereg wycieczek, m.in. do Fortu IV w Toruniu, Górniczej Wioski w Pile, Kopalni Soli w Głodawie czy do Parku Linowego. Dnia 16 lipca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu odbyła się opóźniona z powodu pandemii uroczystość z okazji 20-lecia reaktywacji koła gospodyń wiejskich Włościanki, do którego obecnie należą 74 osoby, w tym 13 panów. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu świętował 6 lipca swój jubileusz 15-lecia funkcjonowania. Szanowni Państwo, 15 lat działalności naszej placówki to jest naprawdę długi okres. Placówka kierowana jest przez pana Lechosława Brzozowskiego, a celem prowadzonej terapii w SDS jest nauka oraz podtrzymywanie nabytych już umiejętności, rozwijanie samodzielności życiowej, zwiększanie zaradności, wyzwalanie aktywności oraz korygowanie zaburzonych sfer funkcjonowania uczestników. W sierpniu w dwóch terminach można było skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w usytuowanym przy Urzędzie Gminy w Dobrczu Mamobusie. W lipcu czworo nauczycieli odebrało z rąk wójta gminy Dobrcz Andrzeja Bardycha akt nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z wymogami określonymi w przepisach oświatowych uroczyste ślubowanie złożyli pani Magdalena Brzoza ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych, pan Michał Drożyński ze Szkoły Podstawowej w Kotomierzu, pani Wioletta Bobak ze Szkoły Podstawowej w Łudzynie oraz pani Anna Besztak z Zespołu Szkół w Borównie. W okresie wakacji przeprowadzono także szereg rewelacyjnych pikników na świeżym powietrzu. W Dobrczu, w Gądeczu, w Nekli oraz Stronnie. Ten ostatni zorganizowano dzięki projektowi Aktywne Włączenie Społeczne w gminie Dobrcz. Z dniem 30 czerwca pan Marek Ciesielski zakończył pracę jako zarządca obiektów sportowych w naszej gminie. Dziękujemy panu Markowi za sprawowanie pieczy nad prawidłowym funkcjonowaniem boiska i orlika w Dobrczu. Kolejny sukces Damiana Knyby podczas gali bokserskiej w amerykańskim stanie Virginia. Damian znokautował swojego przeciwnika Santandera Silgado już w pierwszej rundzie. Maksymilian Pawełczak został indywidualnym mistrzem świata w klasie 125cc. Ten niesamowity wyczyn niepozornego młodego człowieka mieszkającego na co dzień w Gądeczu miał miejsce podczas żużlowych zawodów, które odbyły się 6 sierpnia w czeskich Pardubicach. Na zakończenie wakacji na boisku sportowym przy ulicy Jarzębinowej w Dobrczu odbyły się 86. Mistrzostwa Seniorów w Łucznictwie, którego organizatorem był klub ULKS Zryw Dobrcz. Największym sukcesem zrywu okazał się występ Anny Tobolewskiej oraz Arkadiusza Smolińskiego w kategorii mixed. Nasz duet zdobył brązowy medal. W
dnia 13 sierpnia na obiektach sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu odbyła się 15. edycja powiatowych zawodów w trójboju obronnym, których organizatorem był Gminny Ludowy Klub Sportowy Koło Strzeleckie w Dobrczu. Na początku lipca policjanci z Koronowa zostali wyposażeni w dwa nowe urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości kierujących. Alkotest 5000 Drager oraz Alkosensor 4, a także pakiet edukacyjny skierowany do osób dorosłych, jedną parę alkogogli oraz jedną parę narkogogli. Przekazane materiały zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i będą służyć dzielnicowym z terenu gminy Dobrcz w ich codziennych czynnościach służbowych. Wakacje z profilaktyką. Tak nazywał się cykl spotkań z toruńskimi animatorami Grupa T, które odbyły się w sierpniu w gminnych świetlicach wiejskich. Atrakcje zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dniu 27 lipca odbyła się 53. sesja Rady Gminy Dobrcz, podczas której obradowano m.in. w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2021 dla wójta gminy Dobrcz, a także w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dobrcz za 2021 rok. Wójt gminy Dobrcz Andrzej Berdych zaprasza mieszkańców gminy Dobrcz na wyjazd studyjny Dominikowa, który odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.gminadobrcz.pl.